podziękowania za trud pracy społecznej, gratulacje, symboliczne prezenty i kwiaty, a wszystko to podczas uroczystej gali przygotowanej przez władze gminy Piekoszów specjalnie na cześć piekoszowskich sołtysów. Szczególne gratulacje odebrała tego dnia sołtys sołectwa Jerzynów Teodora Krążek, którą wybrano najlepszym sołtysem gminy Piekoszów 2021 roku. To jest ważna funkcja, również ważna funkcja dla współpracy z zarówno władzą wykonawczą, jak i władzą uchwałodawczą. Są przedstawicielami swoich miejscowości, swoich sołectw do tego, żeby przedstawiać i przede wszystkim pokazywać te potrzeby danych sołectw w samorządzie. I myślę, że na podstawie właśnie tych uwag przekazywanych przez sołtysów, to tworzy się też i strategia rozwoju gminy. Więc dzisiaj serdecznie dziękuję sołtysom za tą współpracę. Podczas gali minutą ciszy uczczono pamięć świętej pamięci Zdzisława Kopacza, sołtysa sołectwa Skałka. Na ręce wszystkich sołtysów tradycyjnie już wręczono też podziękowania za ich działalność. Najlepszym sołtysem gminy Piekoszów 2021 roku została Teodora Krążek, sołtys Jerzynowa. Ja bardzo kocham ludzi, chcę z ludźmi pracować, przebywać. Także dla mnie to jest... Jest to mało sołectwo i dla mnie to jest sama przyjemność być z mieszkańcami pośród mieszkańców. No nie spodziewałam się, za takie, aż takie wyróżnienie mi dzisiaj spotka i ślicznie bardzo dziękuję wójtowi Zbigniewowi Piątkowi, pani sekretarz Krasznie Tatar, przewodniczącej całej Radzie za to piękne i jakże zacne wyróżnienie dzisiejszym dniu. Jeszcze przy okazji też chciałabym podziękować swoim mieszkańcom za mandat zaufania, że już jestem trzecią kadencją sołtysem i w dalszym ciągu chcą ze mną jeszcze pracować. Podczas wydarzenia do wszystkich sołtysów popłynęła lawina ciepłych słów. To jest działalność fundamentalna, jeśli chodzi o funkcjonowanie społeczności każdej gminy, również Piekoszowa. Tu sołtysi są wyjątkowi, a to dlatego, że czują taką łączność z władzami samorządowymi gminy, a jednocześnie ze swoimi mieszkańcami, tymi, którzy ich wybrali z wielkim zaufaniem, pokładając w nich ogromne nadzieje, że będą dla nich wyręką w wielu sprawach, że będą podpowiadać, że będą udzielać dobrych rad, ale też, że będą przyjmować często gorzkie uwagi związane z funkcjonowaniem, z potrzebami, z problemami. Sołtysi to osoby, które załatwiają, pomagają, wspierają swoich mieszkańców w różnych rzeczach, nie tylko na linii sołtys, mieszkaniec, urząd gminy, ale w wielu innych sprawach. To są wspaniali ludzie, to są pasjonaci pracy i działalności społecznej. To są osoby, które kochają swoich mieszkańców, swoje sołectwa i nie wyobrażam sobie, żeby w każdej gminie nie było takich osób. I takie osoby są, a co jest jeszcze cudowne? Cudowne jest to, jeżeli właśnie tak jak tutaj w Piekoszowie dzisiaj wójt gminy Zbigniew w piątek organizuje cudowną uroczystość, doceniając ich za ich działalność, za ich służbę. Każdy z nas potrzebuje ciepłego słowa i docenienia i to się dzieje tu w Piekoszowie, dlatego bardzo się cieszę, że mogłam dziś uczestniczyć w tej uroczystości. Wydarzenie stało się także doskonałą okazją do przeprowadzenia konkursu pod hasłem W Piekoszowie dobrze być sołtysem. Sołtys roku 2021 Teodora Krążek wylosowała sołtysa, który w nagrodę otrzymał z rąk sekretarz gminy Piekoszów Grażyny Tatar certyfikat upoważniający do zajęcia zaszczytnego miejsca po prawicy laureatki konkursu Sołtys Roku. Tym szczęśliwcem okazał się być Waldemar Kotwica, sołtys Rykoszyna, zdobywca tytułu najlepszego sołtysa gminy Piekoszów 2019 roku. Do wszystkich sołtysów podczas gali popłynęły też piękne życzenia. No przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, i życzliwości ludzi. Przede wszystkim zdrowia, szczęścia, ale i też zrozumienia ze strony mieszkańców, wytrwałości, bo to ciężka praca. I takiej siły wewnętrznej, aby móc współpracować z ludźmi, z nami, z radnymi, z panem wójtem, urzędem gminy. To wymaga naprawdę dużo siły, samozaparcia i tego życzę sołtysom z całego serca. Nie zabrakło oczywiście pysznego tortu i toastu symboliczną lampką szampana, a dla zaproszonych gości na żywo wystąpiła Ewa Bocheńska przy akompaniamencie Aleksandra Borowieckiego.